Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu SBT Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Jeszcze 2. Czy ja chcę Brotherhood po 2, tak się zastanawiam. Znaczy z jednej strony by było ok, nie obrażę się, wy też oczywiście pewnie nie. Ale tak ja będę czuć po Brotherhood lub w połowie Brotherhood zmęczenie materiałem, kuźwa. Znaczy w takim sensie, że ej no, ja wiem, że są tacy mistrzowie, że potrafią wsiąść sobie do jednej serii i grać, wiecie, w 109 części tej gry. No ja tak nie lubię, ja lubię sobie mieszać. No bo czemu by i nie? Ale ja nie jestem na czerwono, ani nie jestem na terenie czerwonym, ani idźcie pany, kurde! I przecież nie jesteśmy na czerwonym terenie. O co kuźwa chodzi? Ktoś ma okres. Najwyraźniej. Centralnie. Nie Eliska oczywiście. No więc zmęczenie materiałem. Pseudo zmęczenie materiałem. Nie wiem, tylko nie wiem właśnie w co. Tak. W sensie incognito. No to niech mnie nie szukają. Mnie tu już dawno nie ma. Tamten mnie zobaczy. Nie, tędy. I tak... Nie mam pojęcia. Ja też teraz ostatnio skupiam się na innych rzeczach. Ej, naprawdę, dzisiaj siadłam, nagrałam jeden odcinek. Była godzina... koło pierwszej, jak skończyłam nagrywać i ten... No i od razu tam włączyłam renderowanie, no bo potrzebowałam na sobotę, na dzisiaj, znaczy na dzisiaj, u mnie dzisiaj jest sobota, tylko u was jest, jak ten odcinek oglądacie, jest artystę mam zabić. Jest niedziela, no ja nagrywam na niedzielę i jeszcze na poniedziałek muszę sobie nagrać. Więc tak jak mówię, która w ogóle jest godzina, bo ja zgubiłam się w czasie. 2:30. No, i tak to się kończy. Eliska się zwiesiła na muzyce ostatnio. Ej, bardzo. Bardzo się wkręci. Ej, naprawdę, mi to wyszło teraz w krew. O, jest. Maria. Ej, panie, naprawdę. O Jezu, jakie to jest zło największe. No, obecnie na całym kuźwatym świecie. Znaczy, wiecie. Marnuj talentu ponoć, tak. Pan prawnik twierdzi, nie marnuj talentu. Twojego. Herezja! Aż mnie swędzi, będę wściekła! Jezu, jak to zabrzmiało w ogóle. Nie marnuj swojego talentu. Dobrze. Postaram się robić coś. No więc tak siadłam dzisiaj i weszłam w jeden... Czekaj, czy... Czekaj. Mam to dalej tam? Nie, to powinno być. Ale nie usłyszycie tego. O Jezu, brzmi jak ja bym jakiegoś zaraz hip-hopa miała zapodać i zacząć ten. Tak. I miała jakiegoś hip-hop, ej! What? Naprawdę! Ej, pasuje jedno z drugim, nic nie poradzę. What? A jak to się robi? Ej, bo ja się nie naumiem! Nie naumiem się. Jest sam gościu, dalej ten gawędzi. Dzień dobry! Dzień dobry, gdzie jest was psydupas? Gdzie on jest? Tu jest! Gdzie? To jesteś ty? Przepraszam! Nie jesteś ty! Nie jesteś psydupas, Eliska ślepa! Gdzieś tu jest. Ej, gdzie ty? Wywalił się! Ale kuźwa pech, naprawdę! Ej, brzmi jak jakiś kuźwa beat pod hip-hop zaraz. But they were. My own self-doubt let him hold me as he did. Naprawdę, ej. Bo też szukam samplów do składania reszty i tak dalej, więc tak. Jejku! Ej, co jest grane? Być skoczne, a nie jakieś takie gangsta, yo. Ej, centralnie. Więc ostatnio mi ja się ostatnio skupiam właśnie na tym, na muzyce. Pod
okiem mistrza. Nie, no gdzie? Właśnie, że nie. Sama. Przypominam sobie triki. Więc tak jak mówię, potrzebuję samplów różnych. I tego będę mieć... miałam tego od groma. Miałam tego od groma i teraz szukam tego większości. I ja też mogę sama zrobić, to nie jest problem. Nieraz się robiło. Jeszcze są techniki takie, że ej, ja mogę przecież... Dzisiaj mówię prawnie, ej, przecież ja mogę modulować głos swój. Jak będę potrzebować coś specyficznego. Naprawdę, ej, uwierzcie. Nieraz się robiło takie rzeczy. Więc tak... Ej, okej. Lub częściowy tekst jakiejś piosenki do danego tego, do danej właśnie piosenki też mogę i też mogę to zmodulować i będzie się po... No wiecie, no to nie jest jasne, poważne. I też mogę. To głupiemu zabroni, kuźma. Ja pierdziele, cham ze mnie. Nie no, śmieję się, może nie głupiemu, ale... Ale też mogę. Też jest taka opcja. Miksera mam. W kuchni, kuźma. Ej, włączę. Jebie, pralkę będzie... Nie, pralka mi tak głośno nie chodzi, jak kiedyś te stare chodziły, naprawdę. Muszę się... kabel do gitary. Prawnik, daj mi kabel do gitary. Wiem, że masz, nie kłam. I też mogę coś ten... Ej, jestem naprawdę nieukiem, znaczy nikt mnie nie szkolił, a sama dochodzę do niektórych rzeczy w życiu. Potem, ej, dobrze to idzie. Tak, Eliska się ten zmienia. Ej, szczerze, naprawdę mogę. Mam takie możliwości teraz w życiu, że ja mogę sobie na takie rzeczy pozwolić, nie martwiąc się o nie wiem co. Tak szczerze, bo był taki, tak jak mówię, ten etap w życiu, że no, ej, zdrowie mi nie pozwalało, tata zmarł i tak dalej, potem inne opcje i tak dalej, więc... Mogę się teraz skupić z powrotem na tym, co, tak jak mówię, to trwało u mnie 5 lat. Chłopie, ja cię kur... Ej, nie, oni idą do rozbierania. Together? Ale czekaj, się uleczę together. Nie, tego nie chcę. Ej, weźcie z kijkami i chodźcie. Macie przerąbanego. No więc, ej, czemu nie? Ej, mam tę taką pozycję w życiu, że mogę sobie pozwolić. Szczerze. Eliska, nie jesteś już zatwardziałym metalowcem. Prawie cię zmienił. Niestety. Ej, ma trochę racji, tak szczerze. Nie można być wiecznie poważnym i wiecznie ten... podchodzić do wszystkiego poważnie i być zatwardziałym metalowcem. No tak, no. Trzeba się cieszyć życiem, o to chodzi. Ale czasem się nie dało. No, powiedzmy dochodzę, ale tak powiedzmy do siebie. To nie jest jeszcze to, ale... No wiecie... Bo i tak dalej, będzie mi przykro i źle i tak dalej, ale no... Mogę jeszcze z tym życiem swoim coś jeszcze zrobić dodatkowego. O nie? Więc czemu by i nie? Biorę przykład. No tak, no biorę przykład, no, no. Gdzie ja mam daleko szukać? Mam przykład. Ale ja nie mam meca. Relik, chcecie się kuźwa stukać. Nie trafia. Dawaj tą pałę, bo ja zresztą muszę skończyć. Aha, swojego. Więc mam ten, mam miksera, mam do tego. Spokojnie, wiem co robię ten. Mam trochę rytmu we łbie.
Do tego trzeba mieć tak, wiecie, tak trochę, że... Wiedzieć co gdzie. Żeby pasowało. Oho, ho, ho, ho. Ej, tego... Ej, ale pod ziemię mnie proszę nie chować jeszcze. No weź, nie ty, z kijaszkiem gościu chodź. Jest okej, no jakoś to będzie. Cieszę się, ej naprawdę, ostatnio tak jak mówię, skupiam się na tym. No i sprawia mi to radość, nie powiem, że nie. O to chodzi. No chodź, że z tym kijem gość. Już. Dobrze wam. Nie. To macie pech. Mwahaha. Ech, mech. I gdyby moje życie się ułożyło inaczej i jeszcze inaczej, tak jak miało być, to mniej więcej w tym czasie miałam uczyć się ten i na gitarze grać i na... To był 2018 rok. I na gitarze na perkusję miałam mieć... Miałam miejsce wtedy w chałupie, mieliśmy garaż. Garaż? Garaż? Piwnicę! Jezu, garaż też był. Ale nie, piwnica. Piwnicy. Takiej fajna ona była, taka typowo, ej, mogłabym mieć tam studio. I plus, tak jak mówię, ten art director miał wchodzić mi w krew. No ale zawsze mogę jeszcze obrócić życie i tak jak mówię, no faktycznie też trochę skupić się na tej muzyce. No plus jeszcze, tak jak mówię, mówiłam wam odnośnie tatuażu. Też mogę, też mam wybór. Też to... Osoba, która nie jest przeszkolona, jak ja na przykład, nie jestem przeszkolona. Potrafię. A jak jeszcze bym miała przeszkolenie, jakieś takie, to wiecie... Rysować lubię. Musiałabym wrócić również też do rysowania. To nie jest jakiś problem dla mnie też. Ja gdzieś tam w międzyczasie mogę sobie gdzieś notesik i zacząć rysować. I jakiś faktycznie ten swój taki wzór mieć. No bo tak to zazwyczaj bywa, że nie wiem, idziecie do tatuażysty, on na przykład ten specjalizuje się w liniach, czyli jakieś geometryczne rzeczy, jak chcecie, no to on wam zrobi. Jeszcze inny bardziej skupia się na realizmie i dobrze mu wychodzą portrety. A jeszcze inny, no wiecie, tych stylów jest trochę, jakieś tam... Nie lubię takich tatuaży, takich... Patchwork? Patchworki to sobie nazywają takie... Wygląda jakby był przyszyty, no nie taki tatuaż, ten jak... Ten właśnie, jak taka naszywka. One na początku może fajnie wyglądają, ale potem jak to się... I źle widziałam ostatnio tatuaż właśnie w taką techniką zrobiony. Tym patchworkiem, bo to jest patchwork to się nazywa chyba. Ej, on wygląda źle. 3 lata później on już wygląda źle. Kolory to jest naprawdę bardzo źle to wygląda. No ale wiecie, ktoś chciał, no to ma, no to trudno. To nie jest tak, że ej, tatuaże wyglądają tak samo jak są ten ileś lat później, tak samo jak świeżo zrobiony jest. No właśnie nie. Ja też tak na początku... Te moje tatuaże tak, ej, przecież on wyglądał tak zajebiście, kolory zeszły tak trochę. No bo tak to ma być, bo to nie jest... To nie jest właśnie to, co jest na skórze, czyli to, co wam zejdzie, tylko to jest... Pod skórą, co macie pod skórą. What? Miałem mnie nie wymacać? Najwyraźniej. Więc zawsze mi się wydawało, że ej, ten, no bo na zdjęciach czy tam nawet na tym, jak pokażę wam rękę na kamerce, no to ej, wyglądają fajnie, ale nie są takie ciemne jak na kamerce, tak szczerze. Więc jak ktoś liczy, może nie liczy, nie o to chodzi mi, nie o to słowo, ale ktoś myśli, że tatuaże zrobione świeżo będą wyglądać tak samo jak po parunastu latach, czy po paru latach, no to przykro mi nie.
Ten chyba mam, ten mam najstarszy, bo ten mam właśnie w 2017 i ten. Te dwa mam zrobione w 2017, czyli ile? 17, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. No 6 lat już mają. Tak liczyłam na palcach, jak widzieliście. Więc no już trochę sobie mają, więc no... Znaczy źle nie wyglądają, tak jak mówię, no. Ale ktoś... Tak jak mówię, na początku nie wiedziałam, że to tak ten... I tak... Ja dałam za mało tego tuszu, czy coś, czy... I tak, ej, u innych to wszystko wiecie, na filmiku, tak jak mówię, wygląda to zajebiście. A tak na żywca to właśnie tak to wygląda. Nie narzekam, teraz więcej ich mam. Bo chcę. Nic tu nie robię, kurde, no. On tu w kółko chodzi? Ej, weź go tam. Dziękuję. No więc też mogę się na tatuażach skupić, jakby co. What have I done? You tried to force devotion. I co na razie, tak jak mówię, ta muzyka to takie hobby, takie dla siebie mogę zrobić coś, ten... Prawnik, potrafię. La mia mente è lucida. Requiescat in pace. No więc, no, bywa. Ale chyba o to chodzi, że trzeba czasem się skupić na czymś, co... Ej, dawno nie robiliście. Sprawiało wam przyjemność, a no... Ej, mogę ten? Tam, bo tu ciasno, ja tu nic nie widzę. Halo? Nie, ja ich posprzątam. Nie ma... Bata. Ej, ty duży... Aha, miałam wam mówić, co mi się głupoty śnił. O Jezus Maria. Jezus, czemu? Ej! Prawie kuźwa prorocze sny, no to ty... Wow. Głupie to było. Ej, to mogłoby się na żywca stać. Dlatego mówię, że to prawie jak kuźwa prorocze sny. Coś takiego mogłoby... Ej, ja to czuję, że mogłoby się coś takiego wydarzyć. Masakra. Ej, ale tamtych chcę. Kto jeszcze jakiś łucznik? Plujka. Nie, to potem se ten, bo jeszcze ten zdało się jakiegoś streamka może zrobić dzisiaj. Też mi weszło w krew trochę. Uchyl się do miecza. Dobra, tamten idzie se. No to pa. Ej! Ej, ty, plujk! Ej, stanę! Zaraz tylko. Ej, nie! Ej, nie! Nie trafisz mnie, dziadu. Chyba. Ej, przecież zdążyłam! Klikłam dobrze. Ta gra nie wie, że klikam. No chodź, jak ja mam to worek, to ty masz... Taboret, aha, jasne. To ty masz pecha, a ty masz jeszcze większego pecha, bo cwaniaku dostaniesz. Nie ma. Nie ma, kuźwa. Ała, to bolało. Nieraz. Nie będę ich macać, po co? Ej, po co? Nie ma sensu. Dobra, next. Więc nie wiem, znaczy w tym odcinku tych wszystkich nie wytłukę jeszcze. Zostaną mi może, nie wiem, dwóch, trzech. Nie macie nic. Ten, ej, ta zbroja jest... Tej zbroi Altaira się nie naprawia w ogóle. Ona jest nie do zdarcia, kurde. Nie, no tego nie będę kupować. Nic nie mają, nic nie mają, nic.
What? Ale jak nic? A gdzie jest mój ten? Czemu wszystko jest na plusie? Ej, gdzie jest Altaira, moja broń? Ej! Ej, złodzieje jedne! Ej, Kuźba! Ej, kto jest? Gdzie? Ciao! Gdzie jest bro? Czy ja gdzieś tam nie wyje... Nie, przecież nie da się wywalić ten Altairowej broni. Ej, ej, ej. Ej, gdzie ona jest? Ej, gdzieś zgubiłam ją niedawno. Ej, ej, ale jakim... Ej, ej, wracam cię do chałupy. Ej, ciekawe, czy będzie ten na stanie u mnie broń. Hi, 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 ha, 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 hi, hi, Kuźba. Ej, pięknie, Eliska, po prostu mistrz. Zagadała się sama i zgubiła broń. I koniec odcinka, Kuźba. Ej, naprawdę. What? Da. Ej, panie Villa, przy okazji kasy zgarnę, bo tam już jest pełny. Ale, ale jednak, ty... Ej, gdzie ta broń mi się zgubiła? Ej, czy ona w ogóle będzie na stanie tam w tym? Czy ja po prostu ją przepiłam ją wczoraj? Tak, jasne. Przed wczoraj. A nie, ej, gdzie jest miecz Altaira mój? Wydawało mi się, że nie da się zgubić tej broni, że... Nie, nie naprawę. Nie zbroja, uzbrojenie. Miecz Altaira. Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Masz już ten, ale gdzie? Chyba, że wejdę do zamczyska mojego, to będzie ten na półce leżał. Teleportował się, kuźwa. Ej! Ej, skup. Leonardo! Kuźwa, oddawaj! Dawaj mi miecz. Najpierw wezmę sobie kasę oczywiście, ale... Ale! Ale what the? Ej, kochani, idźcie, wytropcie. Dzień dobry. Gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój kuźwa miecz? Stojaki. Ej, gdzie? Tu jest. Halo? Halo? Halo, ja chcę, użyj. No, raczej. Ach, to ja miałam w ręce. No i teraz... Wow, nie wiem, gdzie ja go zgubiłam, o co chodzi, dlaczego... Ej, dzisiaj to musiało być. Ej, na pewno na 1000000%, chyba, że mi zabrali. Ej, zabrali mi, złodzieje. Ej, piękny twist na koniec. Ech, a tak to bym już mogła kogoś wystukać tamten. Tych jeszcze. Tak miało dwóch, trzech zostać na jutro. Zostanie tyle, ile zostało, czyli 5. Ewentualnie jeszcze jednego zrobię, to będzie 4. Nie, nie, nie. Wenecji nie chcemy. Chcemy Florencję. Chcemy... Nie, nie musi być to, bo musi być... Może być środek, bo oni już są na tamtej części. Bo tam byli, ale już ich sprzątnęłam. Ha, ha, ha. Pod dywanik zamiotliśmy. No i trzeba tych zrobić. Jest, który jest najbliżej? No to okej, dobra, niech będzie ten pierwszy z brzegu, żeby jeszcze zrobić coś. Ktoś kogoś. Ej! Ej, zaznaczy! Ej, zaznaczy! Dziękuję. Aż kurde, będę szukać, gdzie ja zgubiłam ten miecz dzisiaj. Bo na pewno dzisiaj. Spinaczka na górę. Deus Rex. Mica. Pizza. Nie, to jest po włosku, a nie po łacińsku. Ten cwaniak siedzi tam. Te moski tu były? What? Co wy chcecie? Mnie tu nie ma. Ja nie jestem Eliska, kuźwa. To kto ty jest? Pan Spinacz.
Ej, pan spinać. Ale przecież, ale ciu, ale a mami. Ziobacieli mnie w pocięcie. Ale skąd wiecie? Ja przechodziłam obok, nie szłam na... Nie poszłam zabić cel, ja poszłam tylko na spacer. Halo, gdzie, w którą stronę idziecie lub stoicie? Wy stoicie, więc ja sobie polatam. Kiedy mnie nie zobaczycie. Nie zobaczycie, to będę mieć przerwane. I amen. 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 O, po twarzy. Bo się śpiewa inaczej. Amen. Tu był kuferek z pieniążkami, ale już nie ma, bo pancia wzięła, kuźma! Pancia wzięła. Ona myśli siebie oczywiście. Piękny skok! Chciałby się do lekarza iść. Nie idziecie? Ej, a wy nie jesteście na czerwono! O, ale why? Ale... Nie! Nie, to nie ja, to nie mój tyłek, nie, mój tyłek. Ej, ale to nie mój tyłek był, naprawdę. Prawiałam sobie dzisiaj tą, ten... Tyk, na którym siedzę, pseudokocyk, powiedzmy. Nie, bo tam przymilaski są, ten, nie chcę. Ej, którędy ja mam tam? Tam mi kuźwa łażą. No tam mędy jedne. Nie może się wdrapać. Mech. Foch. Foch. A mogę cię wyjem, niam. Smacznego, niam zbierania. A ty chodź, do kiedy dochodzisz? Chcę wiedzieć. A mnie zaraz wymaca. Tak, boczkiem, boczeczkiem. Boczusiem. Nie wejdzie. Ej, wejdzie. Chłopie! Dobiegaj. Ej, zaraz mnie wykryje, jak ja w niego w coś. Ej, ja tu tapiam się w otoczenie. Kurde. Ej, no. Teraz ja będę podatać. I się znudzi. Sy. Dosłownie. Szyderczy śmiech. Sy. Ej, prędzej brzmi jak wężowy śmiech. Panie, pan leci. Pan leci. Ekspres. Nowym. Do Dubaju. Nie wiem czemu Dubaj. A! Ja sobie przekartkuję się. Mogę, tak. Mogę. Pomogę. Żeby to mieli dość. Ale ja mogę. Ale wytłumaczenie, bo mogę. Ej, sorry, u góry mnie zobaczą. Ten podejdę, to mnie zobaczy. Na dole mnie nie będą widzieć. Tamtego sprzątnę będę mieć. Amen. Tylko nie właś mi na górę. Ja cię bardzo, bardzo proszę. Nie, wcale kuźwa nie widać, że ktoś się ten... Bajo! Ciebie. Mech, aż przypominam się ten odcinek, że jebała. Było właśnie, chciałam przeknąć tą... Ej, dosłownie. Ej, no co? Da się też tak ten... Wszyscy wiemy, o co chodzi. Ale no... Propriu mesteca cores punire,
Cojones? What? 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 Nie, nie, on tam nie śpiewa cojones, jasne. Będzie jedno ziemię. Ej, też jak tak mrugam, tak na przykład. Tak. Ej, to słucham bullshitu i nie wiem, co słucham. Ostatnio tak miałam, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu. To było w tym odcinku. Ej, mam ten odcinek. Był zajebisty. I był moment, że gdzieś tam prawnik dupę mi truł i ten, i coś mi potem zaczął głupoty opowiadać i ja tak, i tak mrugałam i tak widać to na odcinku. Ja się z tego śmieję, ej, centralnie. Jak mi ktoś bullshit gada, to ja mrugam oczami i tak, okej, dobra. No co ja mogę innego? Ja mogę tylko wysłuchiwać. Nie narzekać. Tak, wiem, ale ja to muszę zamknąć, bo będzie mi beczeć. Ej, Eliska, nie powołaś tego. Nie, gościu! Masz coś pod kiecką? Bogatyś ty. Można go wyrzucić, jak chcecie, ten z nudów, z głupoty. Pa, kuźba, jebście! Woohoo! Oj, oj, oj. Ej, spadł na dół. No, wiecie, skończymy sobie ten odcinek. W następnym, jutrzejszym, poniedziałkowym pójdziemy sobie dalej. Może może skończę, może nie zgubię znowu miecza, nie będę dymać do chałupiny. Ej, naprawdę, ja nie wiem, kiedy ja zgubiłam ten miecz, ten Altaira. To jest jakiś czary-mary, kurde. Naprawdę. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Dzięki. Cześć.